Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu Global News. Zanim przedstawię naszego gościa, zachęcam oczywiście Państwa do zasubskrybowania naszego kanału i wsparcia nas na Patronite. A dziś po raz pierwszy u mnie moim gościem jest Łukasz Kobierski, prezes Instytutu Nowej Europy. Witam serdecznie, Łukaszu. Dziękuję, dzień dobry. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Łukaszu, już od dłuższego czasu umawiamy się na rozmowę. Ja zawsze z wielką ciekawością czytam przedstawiane przez Ciebie informacje dotyczące właśnie Chin. I to Chiny będą dzisiaj głównym tematem naszej rozmowy, a dokładnie ich relacje z naszym krajem, czyli z Polską. Łukasz, jak zmieniły się relacje polsko-chińskie na przestrzeni tego roku? Mam oczywiście kontekst, jak wojna na Ukrainie wpłynęła na nasze relacje. Trzeba zwrócić na to uwagę właśnie, że sporo zmieniła wojna na Ukrainie i w ogóle perspektywy dalszej współpracy i dobrych, powiedzmy, relacji z Chinami to stoją pod dużym znakiem zapytania. A dlaczego to ma miejsce? Przede wszystkim strona chińska w swoim przekazie dotyczącym wojny na Ukrainie w ogóle nie używa słowa wojna. Używa najczęściej słowa kryzys, sytuacja na Ukrainie i moim zdaniem, no i też wielu innych ekspertów, umniejsza tym samym wagę tego wydarzenia, które z perspektywy Polski jest kluczowe, bardzo istotne. Nie tylko z perspektywy Polski, ale też większości państw europejskich. Obserwujemy również stale podtrzymywany sojusz rosyjsko-chiński. Niektórzy powiedzą, że to nie jest sojusz, bo nie mają żadnego traktatu podpisanego o takiej wzajemnej współpracy, sojuszu stricte, ale różne wydarzenia, na przykład ćwiczenia czy w Azji, czy w Europie też były ćwiczenia rosyjsko-chińskie na Morzu Bałtyckim kilka lat temu, okrętów wojennych obu państw. Wskazują na to, że ten de facto sojusz wciąż ma miejsce i zarówno dla Rosji i zarówno dla Chin, oboje są ważnymi partnerami dla siebie. To jest zauważane też w Europie, widzimy te tendencje wśród państw europejskich, także wśród Sojuszu Północnoatlantyckiego, żeby zwracać uwagę na sojusz rosyjsko-chiński, który może być potencjalnym zagrożeniem dla nas. I trzecia rzecz, Chiny powielają swoją, znaczy nie swoją, tylko właśnie rosyjską narrację, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie. Krytykują tam NATO, USA, uważając, że to te organizacje, te państwa z tej organizacji doprowadziły de facto do wojny na Ukrainie, a Rosja po prostu musiała odpowiedzieć. Znaczy jeszcze jeśli chodzi o ten kontekst narracji chińskiej wobec wojny, to powiedzmy na szczęście, powiedzmy, to w większości to są kalki rosyjskie. Chińczycy sami nie tworzą jakichś tam dodatkowych treści dotyczące tego konfliktu. Różny ma to wymiar w różnych sytuacjach. W przypadku na przykład tego ataku, znaczy ataku tego rajdu Wagnera na Moskwę, to wtedy Chińczycy mieli bardzo stonowane stanowisko, czekali, wyczekiwali, co się wydarzy, podawali suche fakty i czasami też tak jest, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie, że są podawane różne fakty, ale na końcu, bądź na początku jest dodawane, że no to Amerykanie znowu dosyłają broń. Ale podobnie chyba było z bronią jądrową, tak? Też troszeczkę to stanowisko było wtedy chłodne dość przywódców Chin. Tak, znaczy to jest, znaczy my jako Unia Europejska i świat zachodu cieszymy się, że Chińczycy, Xi Jinping i inni jego przedstawiciele rządowi Komunistycznej Partii Chin mówią o tym, że nie można doprowadzić do tego, żeby użyto broni
atomowej w konflikcie na Ukrainie. I oczywiście jest to na plus, ale oni też mówią to w swoim interesie, ponieważ oni na swoim podwórku również obawiają się takiej proliferacji broni atomowej, bo przypuśćmy, co, jakby wyglądała sytuacja bezpieczeństwa Chin albo w potencjalnym konflikcie Chin z innymi państwami sojuszniczymi dla Zachodu, też de facto sojuszniczymi typu Korea Południowa, Japonia, już Tajwan to bardzo skrajny przypadek, jeśli oni by mieli broń atomową, ale Japonia czy Korea Południowa jest to bardzo prawdopodobne. Mogłoby być, bo Japończycy szczególnie mają takie zdolności, mogliby wytworzyć taką broń atomową, myślę, że w niedługim czasie. I to nie jest dobra, to nie byłaby dobra wiadomość dla Chin. Także oni, jeśli chodzi o kontekst atomowy, to oni też mówią to w swoim interesie i należy o tym pamiętać, bo wydaje mi się, że jest często pomijane i był to pewien taki wytrych w różnych wyjazdach przedstawicieli zagranicznych, czy Olafa Scholza, czy Macrona do Chin, i przyjeżdżali do Europy, mówili tak, no, uzyskaliśmy potwierdzenie, że Rosjanie nie użyją broni atomowej i tak dalej, i tak dalej. Tak, ale to jest taki, tak jak mówię, to jest aspekt, na którym też zależy Pekinowi. Łukasz, powiedziałeś o interesie Chin. Czy rzeczywiście dzisiaj większym interesem Chin jest, powiedzmy, takie poboczne popieranie Rosji, czy bardziej ten interes gospodarczy powinien przeważyć? Bo ja, patrząc na informacje sprzed wybuchu wojny na Ukrainie, no to Polska i kraje naszego regionu, chociażby czy Białoruś, czy Węgry, były dość istotnym elementem dużych inwestycji chińskich. Jak to wygląda? Czy Chińczycy nadal uważają, że ten aspekt geopolityczny jest ważniejszy od tego właśnie gospodarczego? Jeśli chodzi o inwestycje zagraniczne, to warto patrzeć na trendy, jakie mają miejsce w tym zakresie, i Chińczycy mieli taki pik parę lat temu, 5-6 lat temu inwestycji zagranicznych w Europie, tu mówię w kontekście europejskim, ale i też zagranicznym, a teraz widzimy coraz mniej tych inwestycji zagranicznych globalnie chińskich. I to też jeśli chodzi o Polskę, bo rekord akurat tam padł w 2020 roku, a później był coraz większy spadek tych inwestycji. Wiesz, bo mi chodzi o tę ekscytację, która przecież w Polsce była, te spoty chińskie pokazujące Polskę jako jeden z punkt, właśnie istotny punkt tego jedwabnego szlaku. Przecież ja, chociaż był u mnie w regionie dość duże forum polsko-chińskie gospodarcze, no i nagle pach, nie ma nic. Tak, to jeśli chodzi o jedwabny szlak, to tak, oczywiście my mieliśmy duże oczekiwania, tylko że z mojej perspektywy to dla Polski to oczekiwania to były szkodliwe, ponieważ były błędne tak naprawdę, że przez nowy jedwabny szlak to będziemy hubem dla całej Europy i będą się wiązały z tym jakieś takie niebotyczne zyski. Ale spójrzmy na dane, które mówią, że na przykład z punktu widzenia Pekinu przewozy kolejowe między Chinami a Unią Europejską nie stanowią jakiegoś znacznego i strategicznej alternatywy dla handlu morskiego. Przykładowo w 2021 roku handel kolejowy między Chinami a Unią Europejską odpowiadał za troszkę ponad 0,5% ogółu wartości chińskiego handlu. A jeśli chodzi o wymianę gospodarczą z Unią Europejską w 2001 roku, no to był 4,5% około ogólnej wartości i stymulował szczególnie eksport z Chin. Jeszcze dzisiaj czytałem inną ciekawą daną, że około 80% pociągów towarowych opuszczających Chiny trafiało teraz do Rosji, a nie do, kiedyś to było większość doszła do państw Unii Europejskiej, a ten tranzyt między Unią Europejską a Chinami stopniowo spada. I tak samo to pokazuje wolumen, jeśli chodzi o tonaż. Jeśli na przykład spójrzmy na dane z tego roku,
że między styczniem a majem tonaż przewiezionych towarów tak zwanym nowym jedwabnym szlakiem spadł o 45%. I to w obu kierunkach mamy spadki. Znaczy akurat jeśli chodzi o Chin, tonaż produktów z Chin do Unii Europejskiej to jest 20% spadku, ale wciąż spadek. Więc no to były duże nadzieje, tak, ale jakby spojrzymy na to globalnie, to wciąż handel morski jest kluczowy. Jakie są zatem, Łukasz, perspektywy tych relacji, już nie mówię polsko-chińskich, ale europejsko-chińskich, bo ja nawet jak codziennie czytam twoje wiadomości, twoje informacje podawane na twoim profilu na Twitterze, to jako laik mogę wyciągnąć takie informacje, o których de facto ty też wspomniałeś, że jest część państw w Unii Europejskiej, które wręcz naciska na te relacje chińskie, są chociażby jakieś inwestycje wojskowości, chociażby w Serbii przez Chiny, bo chyba z tego co pamiętam systemy przeciwlotnicze trafiły do Serbii. Jak uważasz, jaki będzie trend? Czy my będziemy jednak szli zgodnie z polityką Stanów Zjednoczonych, czy jednak Europa tu będzie chciała się wysunąć przed szereg i prowadzić jakąś swoją niezależną politykę? Ja bym to czy każdy przypadek państwa by trzeba było omówić oddzielnie. To ja może tak powiem, co ja myślę o Polsce. Najpierw, jeśli chodzi o relacje Polski z Chinami politycznie, to my jesteśmy cały czas wciąż na kursie proamerykańskim, więc inwestycje Huawei, czy jeśli chodzi na przykład o sieci, jeśli chodzi o nowe technologie czy o sieci telekomunikacyjne, raczej nie będziemy z nimi, z Chińczykami robić interesów na tym polu. Też nie spodziewam się jakichś też dużych inwestycji zagranicznych, choć miłym zaskoczeniem jest zakup większościowy takiej firmy, która produkuje gry Techlandu. Czytałem, że jeszcze nie ma dokładnej wartości, ile będzie kosztowało to przejęcie, ale około 6 miliardów złotych. 67% tej grupy Techlandu zostanie wykupione przez Tencent. Też przez inną spółkę, ale to, która należy do Tencentu. Ale to nie są inwestycje typu Greenfield. Zresztą to jest typowe też dla Chin, że oni wolą przejęcia niż budowanie nowych rzeczy od początku, jeśli chodzi o inwestycje zagraniczne w Europie czy też w innych państwach. W Polsce też mamy pewien dualizm wśród elit rządzących, bo ja mam wrażenie, że prezydent jest taki bardziej prochiński, koncyliacyjny, chociażby nasz prezydent, mimo wielu głosów krytyki ze strony państw Zachodu, uczestniczył w tamtym roku na otwarciu zimowych igrzysk w Pekinie, w których notabene też uczestniczył Putin, bo to było w lutym, kilkanaście dni przed wybuchem wojny na Ukrainie, co jeszcze nie wiedzieli, nie byliśmy pewni, że dojdzie do czegoś takiego i prezydent w jakimś stopniu stara się utrzymywać te kontakty z Chinami. Z kolei premier Mateusz Morawiecki w wielu artykułach wprost mówił, że to Chiny są takim pełzającym zagrożeniem i sytuacja na Ukrainie uczy nas, że może dojść, że trzeba uważać też na to, co się dzieje na Tajwanie. Więc to jest taka troszkę gra w dobrego i złego policjanta, mam wrażenie, ale na koniec nie ma jakichś wielkich zysków z tego dla nas. Tak jak mówię, jest decyzja polityczna, żebyśmy szli razem ramię w ramię z Amerykanami jako naszego gwaranta bezpieczeństwa i tak to wygląda. Inna na przykład historia, możemy spojrzeć na przykład węgierski, który jest powiedzmy liderem prochińskości w Unii Europejskiej i mają z tego pewne zyski, są inwestycje zagraniczne, szczególnie w sektor elektromobilności, w baterie. Czy jak to wyjdzie, jak to będzie wyglądało długoterminowo, jaki będzie zysk z tego tytułu, to się okaże. I najważniejszymi graczami, jeśli chodzi o relacje
europejsko-chińskie, to są Niemcy i Francja. I jakby patrząc na nich, to widzę taki trend, że okej, będziemy współpracować z Pekinem tam, gdzie możemy, ale będziemy troszkę dywersyfikować ryzyko i częściowo przenosić produkcję do państw wokół Chin, powiedzmy, tak, czyli Wietnam, Filipiny, Korea, Japonia, tak żeby nie być uzależnionym od strony chińskiej. I to tak wskazuje na przykład nowa strategia Niemiec wobec Chin, mówi o de-riskingu. Wcześniej mówiliśmy, dużo się mówiło o decouplingu, no to decoupling to już takie twarde podejście, można powiedzieć, a de-risking to po prostu zmniejszanie ryzyka. Co pokazała pandemia COVID, gdzie okazało się, że wielu rzeczy, chociażby maseczek, nie potrafimy produkować. Prostej rzeczy, to nie jest silnik odrzutowy. A po prostu nie mamy, know-how może by łatwo było zdobyć, ale nie mamy miejsc produkcyjnych, nie mamy materiałów. I tak bym podsumował krótko te relacje i przyszłość relacji. To też jakbyśmy spojrzeli na opinię publiczną, która badania pokazują, jest coraz bardziej nieprzychylna wobec Chin, znaczy w kontekście europejskim, bo w innych państwach to inaczej na świecie może wygląda, ale państwa Zachodu generalnie ten trend jest spadkowy na niekorzyść Chin. Łukasz, ale ja bym jeszcze troszeczkę, no pewnie to będzie nieco wróżenie z fusów, bo nic nie zapowiada się, żeby chociaż w najbliższych miesiącach konflikt na Ukrainie się zakończył. Jakie są perspektywy w momencie, gdy ta wojna się zakończy, choć właśnie na gruncie takich negocjacji pokojowych? Czy Chiny będą tu odgrywać dalej istotną rolę? No bo głośno się mówiło o chińskim planie pokojowym. Coraz więcej krajów, teraz Arabia Saudyjska wysuwa swoje propozycje. Jak myślisz, jak to będzie wyglądać? Czy też warto wspomnieć, że była inicjatywa wysłania specjalnego właśnie wysłannika chińskiego do Europy, który miał sprawdzić, jak państwa europejskie podchodzą do tematu potencjalnego zakończenia konfliktu. To wysłannikiem był Li Hui, który odbył wizytę, między innymi był w Warszawie, ale też innych, kilku innych stolicach europejskich. Generalnie strona chińska, moim zdaniem ich plan, czy nie mówi, nie ma jakichś konkretów, który przekazuje, tylko mówi o tym, że należy doprowadzić do pokoju, że liczy się, ważna jest suwerenność granic i nie ingerencja w sprawy innych państw, ale de facto jaki jest przekaz chiński, to trochę temu przeczy. I wysuwając, znaczy pokazując, mówiąc o tej planie pokojowym, czy wysyłając Li Hui'a do Europy, to oni pokazują bardziej państwom pozaeuropejskim, które lepiej rozumieją ten kontekst wojny na Ukrainie, pokazują, że tak, Chiny są państwem pokojowym i który dąży do pokoju, tak, a tutaj Amerykanie dostarczają broń, czy inne państwa podgrzewają konflikt. Znaczy wiesz, pytam w takim kontekście, że z jednej strony mamy plan pokojowy, a z drugiej strony mamy kilka takich no, nieprzychylnych chociażby Ukrainie decyzji. Ostatnia chociażby ograniczająca ten eksport dronów cywilnych w świat, więc no, jak to postrzegać? Czy rzeczywiście Chiny wolą po cichu, czy tam może nie po cichu oficjalnie wspierać działania Federacji Rosyjskiej, czy w końcu skupią się na tych kwestiach gospodarczych, którymi od dłuższego czasu ten świat rozgrywali? Znaczy, tak, wojna im bardzo też nie popsuła tych relacji gospodarczych moim zdaniem, dlatego że jeśli chodzi o transport kolejowy, to na przykład mogą sobie to nadrobić transportem do Rosji. A tak jak mówiłem, to dla nich i tak nie stanowiło, to stanowiło około 0,5% całego handlu, więc dla nich to jest bardzo mała część. I jeśli chodzi o relacje rosyjsko-chińskie, to
dla nich istotne jest to, żeby Rosjanie jak najlepiej zakończyli ten konflikt. Czyli moim zdaniem w ich interesie jest to, żeby oni mieli jak najlepszą pozycję, więc będą ich wspierać. Oczywiście im się to nie podoba, że Rosjanom się nie udało tam w kilka dni podbić Ukrainy, bo państwa europejskie zaczęły zauważać, że jest trochę to nie w porządku, ta współpraca rosyjsko-chińska, i bardziej się na tym skupiono i zauważono to, o czym wielu innych analityków, którzy się akurat bardziej zajmowało tą tematyką, już wskazywało wcześniej. I moim zdaniem ta kwestia gospodarcza nie jest istotna, tylko bardziej jest istotne to, żeby podtrzymać na nogach Rosję, dlatego że to jest jednak państwo, które w potencjalnej wojnie, gdyby doszło do niej na Indo-Pacyfiku, to mogłaby być przydatna, tak? Czy by mogła dostarczać dodatkowo broń. No też się mówi, że po prostu osłaniać tą część północną, żeby też to Rosja nie dogadała się z państwami Zachodu czy z Ameryką, chociaż uważam, że to w obecnej sytuacji to są mrzonki. Tak, tylko wiesz, z drugiej strony my widzimy rządzących czy przedstawicieli Federacji Rosyjskiej, którzy powoli gdzieś tam w krajach tego regionu żebrają o jakiś sprzęt wojskowy wręcz. No tak, stąd też wycieczka do Korei Północnej i poszukiwanie już sprzętu zdezelowanego z lat 70. bądź maks tam 80., tak żeby cokolwiek już dosłać na front. W kontekście Chin to nie spodziewam się, żeby Chiny wysłały czołgi czy jakieś śmigłowce, helikoptery, jakiś taki cięższy sprzęt, większy. Dlatego, że mimo wszystko wciąż Chińczycy obawiają się sankcji ze strony Zachodu, i gdyby doszło do takiej twardej pomocy Chin dla Rosji, to te sankcje zostałyby uruchomione. Na pewno ze strony Stanów Zjednoczonych, jakieś częściowe ze strony Unii Europejskiej. A jeszcze jak weźmiemy pod uwagę obecną sytuację gospodarczą Chin, to te obawy jeszcze bardziej wzrastają, dlatego że mówi się o możliwej deflacji, która to nie jest wcale też dobra informacja dla gospodarki, mogła nie być dobra informacja dla gospodarki chińskiej. Wysokim bezrobociem wśród młodych, małym popytem wewnętrznym, I też widząc działania Xi Jinpinga, oni sobie zdają sprawę, że ten wzrost gospodarczy, który wcześniej mieli, rzędu 10%, 8%, 7%, no to będzie przez, myślę, kilka lat trudny do osiągnięcia. 5%, 4%, tak? I o to trzeba walczyć. Ale gdyby właśnie doszło do tych sankcji, to niestety byłby problem. A umowa między społeczeństwem a Komunistyczną Partią Chin jest taka: wy rządzicie, ale jeśli rządzicie dobrze, tak, to możecie rządzić. A jeśli nie, to trzeba będzie coś zmienić i mogą być protesty, bo liczy się dobrobyt obywatela, czyli każdego Chińczyka. Nie spodziewam się, żeby doszło do takiego teraz scenariusza, ale gdyby doszło do sankcji, to mogłoby coś takiego nastąpić. Łukasz, bardzo Ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Państwa oczywiście, jeżeli interesujecie się tematyką Chin, o tym, co dzieje się w tym regionie świata, ja gorąco odsyłam na media społecznościowe Łukasza Kobierskiego. I jeszcze raz moim i Państwa gościem dzisiaj Łukasz Kobierski, prezes Instytutu Nowej Europy. Łukasz, dziękuję za poświęcony czas i mam nadzieję, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa. Tak, oczywiście. Bardzo dziękuję, Mateusz, i do zobaczenia następnym razem. Jeśli są jakieś pytania, to proszę piszcie komentarze pod filmem. Postaram się na nie odpowiedzieć. Bardzo dziękuję. Dziękujemy, Łukasz.